Dzień dobry, witam wszystkie znaki trygonu wody, ryby, raki, skorpiony i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin, na poniedziałek i wtorek. Słuchajcie, zaczynamy od ryb, później raki, przepraszam, i później skorpiony. Moje drogie ryby, idź dalej, kurczę, moja droga rybo, uwierz w siebie i nie poddawaj się, pierwsza informacja. Nie poddawaj się, jeśli chcesz wyjaśniać jakieś sprawy, które były, powiedzmy sobie, jakby to powiedzieć. Znaczy tak, jeśli wyczuwałaś, moja droga rybo, że ktoś jest w stosunku do ciebie nie okej, to chyba to jest taki moment, w którym trzeba stawić temu czoła, tak bym powiedziała. Intuicja. Wow. Poczekajcie, co z zewnątrz? Dobra. Konflikt. Wieża. Znaczy tak, część z Was otrzyma propozycję natury materialnej, która nie do końca mu się spodoba, albo już otrzymałyście wcześniej. I ta propozycja pracy, współpracy, nowego projektu, nowe zadanie nie do końca mogła Wam się spodobać. Uważacie, że to może być nieuczciwe, albo staracie się w sposób taki bardzo ostrożny i sprytny z tego wymiksować. Tak bym powiedziała. To moim zdaniem może się nie spodobać osobie, która tę propozycję składała. To jest już dla bardzo wąskiej grupy osób, kochane ryby. No niestety, taka specyficzna dosyć wiadomość. Te karty ułożyły się w taki sposób, że ciężko będzie mi z tego zrobić takie bardzo ogólne czytanie, ale zinterpretuję najbardziej ogólnie, a z drugiej strony konkretnie jak mogę. Więc tak, jeśli rzeczywiście jesteście w sytuacji, w której dostaliście ofertę i doskonale czujecie, że ta oferta jest po prostu grubymi nićmi szyta i w sposób taki, powiedziałabym, ostrożny i sprytny próbujecie się z tego wylogować, to tak, uda Wam się jakby wyjść z tej sytuacji i zatrzymacie coś dla siebie, nawet nie będziecie mówić moim zdaniem wprost komuś, że doskonale wyczułyście, że postawił Was w trudnej sytuacji albo w dwuznacznej sytuacji, po prostu odejdziecie od tego i będzie Wam trochę smutno z tego powodu. Osoba, która z kolei tę propozycję finansowo, pracowo, zawodowo, projektowo złożyła, tak to nazwę, no nie będzie zadowolona, że jej nie przyjęliście. Tak bym do tego podeszła. Po prostu, ponieważ no jest tutaj dla części z Was nawet może być taka trochę otwarta kłótnia, rzekłabym, moje drogie ryby, i po Waszej stronie jest arcykapłanka, czyli milczenie jest złotem, czyli chyba prośba, żeby się nie dać uwikłać w jakieś awantury, krótko mówiąc. Ktoś Was próbował w coś wsadzić, słuchajcie, i moim zdaniem Wy intuicyjnie wyczuliście, że tam jest drugie dno. Że tam dzieje się więcej niż ktoś Wam mówi, niż widać, i próbujecie się z tego wycofać. I uda Wam się, absolutnie, tylko że będzie niesmak, tak, po tej całej sytuacji. To może też być dla części z Was, kochani, no wiecie, czujecie, że wpadliście w sidła miłości, że się w kimś zadłużyliście, że czujecie do kogoś miętę, ale na przykład jesteście w stałym związku i trzeba być ostrożnym, żeby nie narobić sobie kłopotów, tak bym powiedziała. Okay? Dla części z Was oferta uczuciowa jakiejś nowej osoby, która zostanie w Waszym kierunku złożona, wymaga moim zdaniem od Was ostrożności, dlatego że ta osoba moim zdaniem może mieć jakiś ukryty cel w tej relacji z Wami. Okej. Okay. To tyle. Także trzy scenariusze takie główne udało mi się scharakteryzować dla Was. Wychodzicie energią rycerza kielichów, która generalnie rzecz biorąc mówi o tym, że w zasadzie to przyjemne to wszystko jest, ale takie ocierające się o granice dobrego smaku, rzekłabym, moje drogie ryby. Więc może dla kogoś to będzie po prostu... No, może to spowodować, że się odsuniecie od jakiejś sytuacji lub osoby, bo poczujecie właśnie niesmak związany z tym wszystkim, co się zadziało. Okay? Tak jeszcze poczułam ja. A teraz zobaczymy, co u raków, moje drogie raki.
moje drogie raki, no dobra, jestem gotowa, słuchajcie, zaczynamy. Marzyciel, czyli głupiec, cesarzowa, 10 kielichów, 9 kielichów, przepraszam, i arcykapłanka. Sprawiedliwość, 7 mieczy. Jeśli macie wagę w swoim otoczeniu, to jakieś nieuczciwości związane właśnie z wagą lub z kimś, kto ma... wagę w swoim horoskopie urodzeniowym, lub powiedziałabym, możecie poczuć w jakimś znaczeniu, że jakiś urząd, jakieś działania, jakiś urzędnik, jakieś sprawy administracyjne, coś w tym stylu, że wiecie, że nie są, nie ma uczciwych działań w tym zakresie i to z zewnątrz przychodzi. Możecie się poczuć niesprawiedliwie potraktowani, ale macie tutaj cesarzową, a cesarzowa to sobie nie pozwoli na takie historie. Część z Was dzięki swojemu sprytowi osiągnie coś ważnego w kwestiach spraw urzędowych. 9 buław, widzicie? Nie poddawaj się, idź dalej. Uwierz w siebie. Czyli dużej asertywności Wam życzę w poniedziałek, we wtorek, moje drogie raki. I powiem tak, macie po jakichś sytuacjach, zakończyliście coś może i wpada taka energia, w której nabieracie optymizmu, tak bym powiedziała. To może być nowa szansa, nowa możliwość, nabieracie optymizmu po prostu. A może po prostu z poniedziałkiem rano wstajemy i nabieramy optymizmu, mówiąc sobie, tak, to będzie fajny tydzień. Tak, to będzie fajny poniedziałek, tak? I jest głupiec, jest cesarzowa. Obie karty bardzo pozytywne. Cesarzowa mówi o tym, że mamy jakieś możliwości, które zechcemy wykorzystać, tak? Powstają marzenia. Obie karty mówią o powstawaniu marzeń. Więc w zasadzie bardzo optymistycznie. Tu jest dziewiątka kielichów. Mówi o tym, że jakieś marzenia, znowu marzenia zaczynają się spełniać. Coś, czego pragnęliśmy. Mamy możliwość manifestować, mamy możliwość sięgać po to dłoń, tak? Odrzucaj wątpliwości, ciesz się życiem. Po prostu wszystko jakby zaczyna być pozytywne. I jest arcykapłanka. Zanim przystąpisz do działania, posłuchaj swojej intuicji, ale też nie mów wszystkim naokoło o tym, co planujesz zrobić. Zachowaj coś dla siebie. Tak mi przychodzi do głowy. Natomiast to, co z zewnątrz. Z zewnątrz może przyjść, tak jak mówię, jakaś dziwna informacja urzędowa, albo trzeba będzie być sprytnym i ostrożnym w działaniu w zakresie urzędów, administracji, nie wiem, banków w najbliższym czasie. Okej, to jeszcze tak przychodzi mi do głowy. Z zewnątrz też może odnowić się jakaś relacja z kimś, kto jest generalnie liderem, bardzo charyzmatycznym, który niewątpliwie działa w skupieniu, potrafi pociągnąć ze sobą ludzi do działania. No taka osoba na Was napiera w cudzysłowie. I albo będziecie z nią współdziałać, bo z odwagą uwierzycie w siebie i pójdziecie dalej, albo będziecie przed nią się chronić. To już zależy od sytuacji, tak? Ok? Jakaś sprawa urzędowa dla części z Was również może się odnowić jeszcze raz. Niestety, dlaczego? Dlatego, że na przykład ktoś nie działał uczciwie. I zamiast jakby zakończyć coś raz a porządnie, to po prostu wywleka znów coś. Dobra, no dziwne czytanie raki. Nic wam nie jest w zasadzie, bo się obronicie przed tym, dlatego ta asertywność jest tutaj potrzebna. I tak jak mówię, no albo staniecie z kimś ramię w ramię i pójdziecie razem z tym królem buław, albo przed tym królem buław, moi drodzy, będziecie się po prostu chronić i bronić. Nic wam nie będzie. Dacie radę. 9 buław, bowiem, ok, mówi o tym, że jesteśmy już zmęczeni tą sytuacją, ale naprawdę mamy jeszcze siłę, żeby się tej jej przeciwstawić, tak? I co więcej, cesarzowa ma zawsze wysyp super pomysłów, więc wydaje mi się, że po prostu weźmiecie
się zmotywujecie, moi mili, i tyle. I pogonicie kogo trzeba, lub staniecie do boju, lub zawiążecie jakieś nowe partnerstwo, pełni wiary w siebie. No, ciekawe bardzo. A teraz skorpiony. No dobra. Moje drogie skorpiony, co u Was i co dla Was? 10 kielichów, nie, 9 kielichów, Boże, muszę sobie okulary zakładać, paść monet, dobrze, nowe marzenie o pracy, o biznesie jest w zasięgu ręki, może się zacząć realizować. Ale emocjonalnie, uczuciowo możecie przegapić z kimś jakąś szansę. Dlaczego? Bo za długo się zastanawialiście, czy w to wchodzić, czy nie. Może tak trzeba było, słuchajcie. Ja nie mówię, że trzeba było od razu wskakiwać. Okej, okay. No a w, bo tak, z zewnątrz powiedziałabym, ktoś mógł wywierać na Was jakąś presję, dokładnie. Mamy i pazia mieczy, i rycerza mieczy. Te dwie karty razem mówią o plotkach czasami, o prowokacyjnych jakichś informacjach, o jakichś dramach, słuchajcie. Więc, no więc ja nie wiem, czy Wy powinniście czuć, że przegapiliście jakąś szansę z tą osobą. Może po prostu jesteście znudzeni takim zachowaniem? Niezadowoleni z takiego obrotu spraw, no to bym się nie dziwiła wcale, szczerze mówiąc. Ktoś Wam może oferować też, jakby, czy też próbować się z Wami zaprzyjaźnić, zbliżyć się do Was. Ma nowe pomysły, w jaki sposób możecie rozwijać swoją relację. Albo po prostu, no jesteście też wyzwaniem dla tej osoby i ta osoba próbuje się do Was gdzieś wbić, natomiast Wy nie do końca chcecie się na to otworzyć z jakiegoś powodu. Jeśli chcecie po prostu tą relację zacieśniać, jeśli chcecie poznawać, jeśli to jest jakaś nowa osoba, no bo jest as, jest paść, to są nowe energie, albo ktoś, kogo znacie od niedawna i jego zachowanie tej osoby, czy też, no tak, czy zachowanie tej osoby jest kontrowersyjne, powiedziałabym, no to starajcie się wprowadzić jakieś zmiany i oczekujcie, że sprawy ulegną poprawie, dlatego że dziesiątka mieczy mówi o tym, że no to już jakieś lekcje, jeśli były jakieś lekcje do przepracowania w tej relacji, to już zostały przepracowane. I teraz już po prostu sprawy powinny układać się absolutnie po Waszej myśli, tak? Najgorsze już za Wami. Ładna energia, jeśli chodzi o kwestie otoczenia związane z przyjaciółmi, z domem, z rodziną. To od razu powiem, na tych elementach możecie się absolutnie posiłkować tymi elementami, możecie tu mieć wsparcie, oparcie. To jest super. Zawodowo to też jakaś część projektu zakończona sukcesem i to też jest super. Natomiast wydaje mi się, że będą jakieś takie turbulencje, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. O relacje międzyludzkie. Część z Was po prostu pożegna dramaty w cudzysłowie, dramaty innych ludzi, a nie będzie chciało plotkować. Takiego mema, ale teraz mi się skojarzył, jakiegoś mema ostatnio gdzieś widziałam na Instagramie, jak siedzą dwie dziewczyny i między sobą rozmawiają o trzeciej osobie. I te dwie mówią między sobą, że ta trzecia nie plotkuje, nie przekazuje nikomu żadnych informacji, czyli nie można jej ufać. Rozumiecie? To taki trochę jakby sarkazm, prawda? No więc tu też jest taka sytuacja, tak jakbyście Wy nie chcieli brać udziału w dramach, w plotkach, w aferach, po prostu. I dlatego jesteście asertywni, uczuciowo asertywni emocjonalnie, ale ja nie czuję, że to jest, bo czwórka kielichów generalnie często mówi, że przegapiamy tą szansę, ona od nas odchodzi. Ja nie czuję, żeby to było, że po prostu jakiś duży smutek w Was, że przegapiliście jakąś szansę na uczucie. Ja myślę, że to jest po prostu wielka asertywność, że ja na ten moment w ogóle nie wiem, czy ja chcę angażować się w taką sytuację. Okej? Okay?
Jeśli Wam się to nie spodoba, to też powiecie otwarcie, że Wam się to nie spodoba. Nie będziecie udawać, że nie ma problemu. I tym samym wypowiadając swoje zdanie, zakończycie ten wątek, moim zdaniem. Zakończycie tę historię w Waszych głowach. Także moje drogie skorpiony, w gruncie rzeczy w porządku, tak? Ale może być nerwowo, od razu powiem. Może być nerwowo. Ale to nie są Wasze nerwy. Bo w czwórce kielichów to raczej tutaj nie ma nerwów. Jesteśmy tak znużeni i tak po prostu sytuacją, że już nie zwracamy uwagi na te afery, tak to nazwę. Ale to jest taka gdzieś tam energia wokół Was, wiecie, i tak dotyka jednak jakoś. Więc życzę Wam po prostu, żebyście z tym skończyli jak najszybciej. Pamiętajcie, rodzina, przyjaciele, tu się możecie stabilizować i jakiś nowy, fajny pomysł, ale nieoczekiwane możliwości w zakresie pieniędzy. Jakieś dobre wiadomości dotyczące spraw finansowych i tutaj się poczujecie, że tutaj po prostu no w końcu coś się zaczyna spinać, tak? W końcu moje marzenie jakby się zaczyna realizować, to czego chciałam. Super, chciałem. Uważajcie na siebie, pozdrawiam Was serdecznie, ściskam i jesteśmy w kontakcie.